bądź w Centrum Sportu. 89 FM. Centrum Sportu, magazyn siatkarski, witam serdecznie. Sławomir Smola i Andrzej Blachaczek. Nie rozumiem Sławomir Smola, no ale to nic. I prezes dzisiejszego odcinka, Krzysztof Ignaczak. Dzień dobry. To zacznijmy od tego Sławomira, bo no, jestem zmieszany. No to jest zakończenie akademickich mistrzostw Polski w siatkówce. A. Czyli Bogdan śpiewał jak Sławomir? Podobno razem. Podobno razem, okej. Okay. Ale nie, przechodźmy do poważnych rzeczy. Panie prezesie, zakończył się sezon. Byliśmy umówieni, że spotkamy się, kiedy już wszystko będzie wiadomo, kiedy będziesz mógł nam powiedzieć pewne rzeczy, bo kiedy sezon się kończy, a zawodnicy mają kontrakty do końca maja czy do końca czerwca, to możemy sobie do końca czerwca, to możemy sobie gdybać, możemy spekulować, ale dzisiaj już wszystko wiadomo i dzisiaj dowiemy się wszystkiego w 100%, tak? Nie. Nie, z racji tego, że mamy jakieś marketingowe działania klubu i pewnie odkryjemy przed wami karty, natomiast no nie wszystkie, no chcielibyśmy komunikować w sposób jakiś tam szczególny dla nas, no nowej jakości komunikaty, jak widzieliście konferencja, która pierwsza odbyła się z Piotrem i tutaj potwierdzamy już jakby obecność nowego trenera Piotra Gruszki, który został, że tak powiem, oficjalnie przedstawiony w naszym, że tak powiem, nowym miejscu, no bo wiecie doskonale, że Galeria Rzeszów bardzo mocno nas wspiera, jest naszym sponsorem, jest naszym partnerem, chcieliśmy tam przenieść te miejsca i fajnie komunikować dla was, dać wam możliwość, przede wszystkim kibicom i sympatykom siatkówki, na możliwość spotkania, zadania kilku pytań. Myślę, że to jest coś nowego, oprócz tego, że prasa i ludzie związani z mediami mają możliwości zadawania pytań, no to też czekam na ciekawe jakby pytania kibiców i tutaj już z góry mogę zaprosić na pewno na kolejne spotkanie, które odbędzie się w piątek i będziemy mieli zamiar przedstawić kolejnych przedstawicieli, nowych zawodników, graczy naszego klubu. Dwie takie dosyć ciekawe, bardzo jasne postaci, myślę, że bardzo lubiane i bardzo dobrze znane, także gorąco zapraszamy tutaj w granicach godziny 17 do Galerii Rzeszów na przywitanie nowych zawodników. Ale czy później będzie tą tradycja, że kiedy wychodzimy z Galerii Rzeszów na wieczór, jesteśmy umówieni w manufakturze? Zastanawiamy się nad tym, ale chyba tak, chyba zaprosimy chłopaków, tak żeby była taka nieoficjalna możliwość porozmawiania, bo tak jak mówimy, manufaktura też jest jednym z miejsc, które będziemy mocno komunikować w naszych działaniach w przyszłym roku. Będziemy kontynuować, mam nadzieję, ten cykl programów, które żeśmy dla państwa zorganizowali w zeszłym roku, czyli te yes and no, czy tam zadaj pytanie i odpowiedź, więc tutaj myślę, że będziemy to dalej to kontynuować, bo wydaje mi się, że to była bardzo fajna formuła i mam nadzieję, że tutaj licznie przy państwo będziecie nam towarzyszyć w tych spotkaniach, zadawać się gorąco na te, i komentując na gorąco, na bieżąco wydarzenia boiskowe, pytania naszym graczom. Krzysztof, mija pół roku, odkąd zostałeś prezesem. To już pół roku? No już pół. A mi się wydaje, że dwa lata. No Jezus. Siwych włosów mi przybyło. Ale nie, właśnie tak się chciałem zapytać, bo... Słuchaj, już wiem, dlaczego mój poprzednik był łysy. Wydawało się, że pomysł na prezesurę w wykonaniu tak wybitnego zawodnika jak ty jest prosty. Pracowałeś z tyloma prezesami i to nie tylko klubowymi, ale również związku, spotykałeś się z prezesami organizacji europejskich i światowych i wystarczyło tak. Co najlepsze zauważyłem u tego, co najlepsze zauważyłem u tego, najlepsze u tego, resztę wszystko odtrącam i jestem prezesem idealnym. Jak to jest? Gorzej, jak wziąłem to, co najgorsze. Ale jak to jest w rzeczywistości? Nie, rzeczywistość nie jest taka prosta. Ja podkreślałem, że to jest dla mnie nowe wyzwanie i się na pewno tego będę musiał uczyć i te pół roku... Na pewno jestem dalej niż byłem na etapie początkowym.
Na pewne sprawy na pewno już spoglądam inaczej i otworzyły mi się oczy, że nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, a wydawało mi się to zgoła bardziej odmienne, nie powiem, że bardziej proste, natomiast dzisiaj to życie jakby to wszystko zweryfikowało, chociażby rynek transferowy, gdzie nie można niczego przewidzieć, wszystko jest, że tak powiem, zagmatwane i jest to niewątpliwie rozpychanie się łokciami i walka, twarda walka z kolegami z innych klubów o to, ażeby pozyskać danego zawodnika, którym jest klub zainteresowany. Jest wiele zależności, o których jakby do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, będąc zawodnikiem, które decydują o tym, że czasami nie trafi ten człowiek albo nie podpisze takiego właściwego kontraktu w klubie. Ale kiedy umawiałeś się na tą pracę z prezesem Góralem, to pewne zasady musieliście ustalić. Jest tak, jak się umawiałeś? Tak, jest jak najbardziej tak, jak żeśmy się umawiali. Ja tutaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że decyzje, które podejmujemy tutaj z Piotrem, bo pewnie padnie pytanie, czy jakąś decyzyjność tutaj w sprawie decydowania o składzie ma Adam Góral. Owszem, ma, natomiast decyzyjność na temat tego, jaki będziemy budowali budżet, bo to w dużej mierze Asseco jako nasz tytularny sponsor daje lwią część budżetu, a więc jakby no naturalną koleją rzeczy jest to, że Adam jest ciekawy, w jaki sposób będziemy i jak będziemy uzasadniać dane osobowości, dane persony, które chcemy pozyskać na dane pozycje, i to faktycznie się dopytuje, natomiast my z Piotrem staraliśmy się tutaj wykreować i stworzyć drużynę, która będzie pasowała pod koncepcję jakby Piotra i myśli szkoleniowej, zbliżonej oczywiście do niego. Miał swoją listę zawodników, którą oczywiście trener przekazuje prezesowi. Prezes robi wszystko, żeby pozyskać zawodników oznaczonych numerem jeden na liście na poszczególnych pozycjach, no ale życie weryfikuje i trzeba czasami sięgnąć i po numer 2, a nawet i czasami po numer 3, bo to ta bitwa mocna w tym roku była, że tak powiem, na tym polskim rynku też, w tej naszej polskiej rzeczywistości. Czwartek, piątek, sobotę odbywały się w Rzeszowie i na Uniwersytecie, i na Politechnice Akademickie Mistrzostwa Polski. I przy okazji tych mistrzostw była zorganizowana trzecie forum siatkarskie. I tam Andrzej Grzyb poruszył kwestię, że proponował tobie zbudowanie zespołu w oparciu o wychowanków, i według Andrzeja Grzyba to by gwarantowało spokojnie środek tabeli, a później uzupełniać albo jakimiś gwiazdami, albo jakimiś zawodnikami mocniejszymi ten skład. Podobno nie przyjąłeś tej koncepcji. No to byłaby fajna koncepcja w myśl jakby Andrzeja, tutaj patrząc z perspektywy tego, jeżeli mielibyśmy klub i miasto, które nie ma ambicji sportowych. Wydaje mi się, że dzisiaj każdy z nas, który siedzi i ogląda siatkówkę, marzy o tym, ażebyśmy wrócili na tron, i taka jest też myśl jakby przewodnia naszego przyszłego sezonu. Wiem, że dzisiaj nie budujemy może składu opartego o wychowanków. Ja bym chciał, żeby tak faktycznie było, ale to myślimy w innej perspektywie zupełnie rozwijania tutaj naszych struktur młodzieżowych. Natomiast no musimy mieć zawodników, którzy zagwarantują nam odpowiedni poziom sportowy do tego, abyśmy mogli sięgnąć po medale. Chcemy i dalej mamy gdzieś tam z tyłu głowy to, że chcielibyśmy się bić o te wszystkie najwyższe trofea, chcielibyśmy wrócić do europejskich pucharów. Na tym na pewno będzie zależało nie tylko panu Góralowi i Asseco, ale wszystkim naszym sponsorom, żeby wrócić i pokazywać nasz team w Europie. Myślę, że mieli dużo lepsze i większe wskaźniki, jak można było ich oglądać również w Lidze Mistrzów, i taki jest, będziemy sobie stawiać tam pomału cel, żeby zbudować fajną drużynę na walkę o medale. Wspomniałeś dzisiaj, że te pół roku wiele cię nauczyło, no przybyło ci siwych włosów, ale czy bardzo to wszystko, co sobie wyobrażałeś, odbiega od rzeczywistości, i czym jesteś najbardziej zaskoczony?
Czym jestem najbardziej zaskoczony? Tym, jak działa rynek transferowy, w którym kierunku to zmierza i że zmierza to w bardzo złym kierunku, bo stawki jakby zawodników rosną i tutaj jakby no, będąc już po drugiej stronie, że tak powiem, lustra, jako ta Alicja, która patrzy z innej perspektywy, dzisiaj mogę powiedzieć, że no fajnie by było, jak było zawodnikiem, bo rosły te stawki, natomiast dzisiaj patrząc i broniąc interesów klubu, mam na uwadze to, że budżety nie są z gumy. Natomiast to co się zadziało, czyli jakby głośne powiedzenie o tym transferze Leona i o magicznej sumie, która została przekroczona tutaj w siatkówce, spowodowało bardzo duży wzrost kontraktów we Włoszech. A to się też również odbija na innych rynkach. Z racji tego, że doskonale sobie chyba Państwo zdajecie sprawę, Liga Włoska ma to do siebie, że gra się tam bardzo przyjemnie. Jest tam ciepło, jest tam dobry makaron, bardzo dobra kuchnia, więc większość zawodników uważa, że to jest ich miejsce na ziemi i tam chcieliby spędzić większość swojej sportowej kariery związanej jakby z siatkówką. Inne pozostałe ligi płacą tak zwane, ja to nazywam aklimatyzacyjne i to jest w zależności od tego, jak sytuujemy się na mapie geograficznej. Polska ma plus 50 tysięcy euro, Rosjanie mają w granicach 200 tysięcy euro więcej, Chińczycy i jakieś tam inne narody mają plus 400 euro dodatkowo do kontraktów zawodników, którzy mają występować w takich klubach. Więc jeżeli te sumy i kwoty wzrosły i dalej jest te plus 50, które traktujemy dzisiaj, że tak powiem, po naszej stronie, żeby nas tutaj menedżer wojnujący dobrze rynku włoskiego, który strzeże w jakiś sposób, żeby ta liga dynowała, żeby miała i opiewała gwiazdy, no to my musieliśmy dzisiaj za zawodnika zapłacić dużo więcej, aniżeli zapłacilibyśmy rok czy dwa lata temu. Także to już jesteśmy na skraju jakby takiego myślenia, w którym kierunku to zmierza i jest to na pewno już taka czerwona lampka dla wszystkich menedżerów i tu żeśmy rozmawiali z menedżerami, że może się jakby sytuacja wymknąć spod kontroli, bo mówię, budżety klubowe nie są z gumy, natomiast zarobki rosną, wszystko drożeje dzisiaj u nas w kraju i te koszta też jakby utrzymania klubu też nam rosną. Na początku swojej prezesury powiedziałeś bardzo fajną, bardzo ciekawą rzecz, że nie zdawałeś sobie sprawy, jak wielu świetnych siatkarzy jest na rynku. Podczas forum siatkówki, do którego przed momentem nawiązał Bogdan, ja zapytałem o sprzedaże w pakiecie. Andrzej Grzyb zdecydowanie wypowiedział się, że nie jest zwolennikiem takiej sprzedaży. Bartek Górski ustosunkował się, że w historii Resowi nie zdarzyło mu się podpisać umowy pakietowej, ale w piłce nożnej to funkcjonuje od dawna. W ostatnich latach coraz drapieżniej wchodzi również do świata siatkówki. Czy spotkałeś się chociażby z propozycjami, że owszem, jeśli chcesz tą jedynkę czy dwójkę z twojej listy, to zaproponujemy ci czwórkę albo piątkę z innej pozycji i wtedy masz szansę na konkretnego zawodnika? Słuchajcie, no ja to odpowiem tak, że na razie na dzień dzisiejszy jeszcze chyba nikt nie odważył się zaproponować takich, a nie innych rzeczy z racji tego, że siadając z Piotrem i dyskutując o poszczególnych zawodnikach, mieliśmy przygotowany tak zwany backup. Dzisiaj idziemy o krok dalej i mogę już ogłosić, że Kamil Sołoducha, który do tej pory pracował z nami w formie takiego bardziej statystyka. Dzisiaj zmieniamy Kamilowi naszą jakby przynależność klubową z racji tego, że zostaje naszym skautem, czyli potrzebujemy człowieka, który będzie śledził poczynania wszystkich lig, żebyśmy mieli świadectwo tego, jak wyglądają poszczególni zawodnicy. Trochę może tutaj tak prześmiewczo faktycznie powiedziałeś, ale tak jest, że na tym rynku menedżerskim ci ludzie wypowiadają się, że tak, ci zawodnicy to są, wiesz, najlepsi na świecie, że grają 50% w ataku, 50% na przyjęciu i mają fenomenalne charaktery walczących graczy. Sami dobrze wiecie, że tak nie jest i my musimy poddawać to wszelkiej weryfikacji, więc ja tutaj mocno walczyłem o to, żeby taka pozycja Kamila Sołoduchy, będącego skautem, będącego człowiekiem, który będzie inwigilował całe środowisko siatkarskie, żeby właśnie nie doszło do takiej sytuacji, że przychodzący do mnie menedżer zaoferuje kwotę nieadekwatną do umiejętności danego zawodnika. To też wiemy, że dzisiaj już musimy ruszyć zdecydowanie szybciej z transferami, żebyśmy nie mieli dwóch ofert na stole, a przynajmniej z osiem, żeby właśnie można było wybierać i też trochę zbijać cenę, o której dzisiaj tutaj Państwu mówimy i też mamy to na uwadze, więc my będziemy bardzo przygotowani już od pierwszych jakby dni, gdzie zaczną się sezony we wszystkich ligach, będziemy mieli monitorowanych zawodników.
zawodników, który w perspektywie kolejnych jakby sezonów możemy być zainteresowani jako Asseco Rysowia, bo dzisiaj nie wiemy, kto z tych chłopaków na dobrą sprawę z nami zostanie, kto będzie chciał odejść. Patrz, Via Rossard, że dzisiaj nie mieliśmy świadectwa, Asseco Rysowia złożyła bardzo intratną propozycję Thibaut. Dzisiaj szanujemy jego decyzję, że zdecydował się odejść. Powiedział, że wypaliła się jakaś pewna formuła, był tutaj z nami kilka ładnych lat, więc odszedł. I musimy uszanować taką decyzję zawodnika, ale my musimy jako klub być przygotowani, że w jego miejsce musimy mieć gracza kompletnego, przynajmniej zbliżonego, jak nie lepszego, jeżeli chodzi o elementy rzemiosła siatkarskiego, które jakby dawał nam Thibaut w trakcie sezonu. Obejmując fotel prezesa, wiedziałeś, jak silną drużynę będziesz chciał budować. Później rozmawiałeś już z Piotrem, gdzie była ta koncepcja, rozmawialiście, w jaki sposób tą drużynę stworzyć, jak skompletować skład. Dzisiaj bardzo wyraźnie powiedziałeś, że było sporo problemów i jest sporo problemów, jeśli chodzi o rynek siatkarski, jeśli chodzi o te wszystkie zakulisowe sprawy, o których normalny uczestnik spotkania siatkarskiego po prostu nie wie. W ilu procentach, Krzysiek, udało ci się na ten moment zbudować skład, który odpowiadałby tej koncepcji, którą chociażby omawiałeś z Piotrem? To jest to ciężko tak powiedzieć, bo jakby to procentowo policzyć. Na pewno, tak jak mówię, były nazwiska na liście z numerem 1, ale niestety nie udało nam się ich pozyskać. Dzisiaj jakby w wyścigu o tych zawodników może zadecydowały też inne rzeczy, nie tylko finansowe, ale i jakby pozasportowe. I te sprawy też będziemy starali się brać pod uwagę. Ja dziękuję tutaj wszystkim, którzy ze mną jakby rozmawiali i próbowali jakieś negocjacje za szczerość w rozmowach, bo to jest dla mnie ważne. Wiem, który kierunek jest teraz jakby właściwy, co musimy naprawiać, co robimy dobrze, tak? Jako klub, gdzie tutaj jako chyba miałem taką troszeczkę większą łatwość w rozmawianiu z kolegami z parkietu. Jeszcze niedawno, mogę śmiało powiedzieć, przecież nie tak dawno skończyłem tą karierę sportową, więc ci ludzie, którzy jeszcze występują na parkietach, z którymi chcieliśmy również podpisywać kontrakty, to niejednokrotnie są moi przyjaciele z boiska, więc oni w bezpośredniej jakiejś tam rozmowie zasugerowali, co możemy poprawiać, co jest fajne, co już możemy kontynuować, co możemy wzmacniać. Myślę, że tak w granicach 70% to są ludzie, z którymi na pewno chcieliśmy kontynuować i nie tylko kontynuować, ale pozyskać tych graczy, natomiast 30% to jest taka chyba liczba, która się nie zdecydowała tutaj z nami podjąć współpracę, ale myślę, że z biegiem czasu również z tymi osobami będziemy mogli jeszcze wrócić do rozmów. Nikt się nie zamyka. Oczywiście to jest dzisiaj, to jest rynek. Wiemy o tym, że to jest też pewien rodzaj biznesu i działamy jak biznesmeni. Dzisiaj mówimy sobie nie, ale kto wie, może za rok już będziemy mogli sobie powiedzieć przysłowiowe tak. To do tego tematu dwa króciutkie pytania jeszcze, Krzyśku, ode mnie. Pytanie pierwsze, na ile brak europejskich pucharów pomaga zakontraktować jakiegoś zawodnika, bo on stwierdzi, że jest po prostu mniej wyjazdów, mniej grania, bardziej komfortowa praca, a na ile przeszkadza, bo konkretny zawodnik na przykład stawia, że chce grać w Lidze Mistrzów, chce grać w pucharach i dlatego rezygnuje z klubu, który tych pucharów nie ma. I dwa, bo oczywiście nazwisk nie będziesz ujawniał, bo masz swoją politykę, ale czy są jeszcze jakieś niewiadome, nad którymi pracujesz, zastanawiasz się, próbujesz jeszcze wyszarpać, ściągnąć jakiegoś zawodnika, który być może będzie zaskoczeniem i dla klubu, i dla kibiców? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że skład jest w 100% zamknięty. Mamy podpisane tak zwane prekontrakty, czyli umowy, które obowiązują na czas jeszcze podpisania kontraktu właściwego, natomiast też wprowadzamy taką, może nie nowość, ale takie coś, co powinno już funkcjonować w klubie, badania zawodników, i dopiero po badaniach będziemy w stanie jakby określić, czy podpisujemy kontrakt właściwy i na jakich warunkach, bo zarzucano niejednokrotnie naszemu klubowi to, że jesteśmy trochę taką lecznicą sportową, że przychodzą tutaj ludzie kontuzjowani, którzy na czas podpisania kontraktów siedzą i się tutaj leczą. Chcemy się wystrzegać tego, chcemy mieć pełną świadomość jako klub zagrożeń z tytułu podpisanej umowy i zabezpieczać się jakimiś zapisami kontraktu również właśnie na poczet tego, że wiemy i mamy świadomość, jak wygląda stan zdrowia poszczególnych zawodników, z którymi tutaj toczymy rozmowy i chcemy podpisać kontrakty. Ale wracając do początku, mamy 100% już skompletowany skład.
A jeśli chodzi o te puchary, na ile to pomaga, na ile przeszkadza? Wiesz co, nie jestem w stanie odpowiedzieć ci, bo każdy zawodnik jest inny, tak? Jednego będzie motywowała gra w europejskich pucharach, a innego nie. Natomiast jedno jest pewne, że dzisiaj dla klubów europejskie puchary są bardzo mało atrakcyjne. Dzisiaj ta formuła grania Ligi Mistrzów, która jest jednym z najbardziej prestiżowych rozgrywek, a granie o nic to jest po prostu tylko i wyłącznie prestiżem, tak? Zdobywasz puchar, możesz się pochwalić, że wygrałeś europejski puchar, ale nic w konsekwencji nie idzie za tym. Nie idą za tym żadne pieniądze, żadne gratyfikacje. Dzisiaj możesz dać tylko i wyłącznie dużą jakby wartość sponsorom w Polsce, bo Polska jest jakby Volleylandem, więc jak wygralibyśmy Ligę Mistrzów, to pewnie byłoby o tym głośno, natomiast czy to ma stanowi jakąś wartość granie pucharu CEF, czy jakichś innych pucharów, które są tylko i wyłącznie kosztem dla klubu, no mija się z celem, a jeszcze powoduje zużywanie się zawodników, no bo tych więcej spotkań trzeba rozegrać, więc dobrze, że nie gramy w tym roku w pucharach europejskich, bo sezon będzie bardzo wymagający. Myślę, że będzie skrócony na pewno w jakiś sposób ze względu na to, że będziemy patrzyli na reprezentację i na to, żeby grała bardzo dobrze podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich i tutaj bardzo mocno ściskamy kciuki chyba wszyscy za naszą reprezentację, żeby w tych turniejach kwalifikacyjnych wywalczyła awans właśnie na ten piękny turniej. Więc będziemy wszyscy pewnie myśleli o tym, żeby jak najkorzystniejsze warunki stworzyć tutaj Witalowi do tego, ażeby przygotował reprezentację, więc na pewno będziemy grali i ten natłok tych meczów będzie znaczący, pewnie kolejki będą też odbywały się środa, sobota, więc tego grania będzie dużo. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziałeś, że Piotr Gruszka to jest twój wybór, że to ty zadecydowałeś, że Piotr Gruszka będzie trenerem, bo było wiele opinii popierających Kretu, ale ty powiedziałeś nie. Bardziej przemówiła do mnie koncepcja, którą zaprezentował Piotrek Gruszka. Zgodziłem się z nim i to on będzie trenerem, bo to jest mój wybór. Możesz to rozszerzyć? Mogę, jasne. Słuchajcie, Gianniemu musimy podziękować naprawdę za profesjonalizm, jaki zachował do samego końca. Myślę, że to jest złoty trener, bardzo sympatyczny człowiek, w pełni profesjonalny do samego końca, traktujący poważnie swój zawód. Natomiast, no, dlaczego Piotr? Piotr jakby wyrastał w dobie jakby mojego pokolenia, mojej epoki. Wiem, jak myśli, wiem, jak oddycha siatkówką, wiem, jakie jakby ideologie i jakby to określić, rodzaj i tok myślenia Piotrka będzie w stosunku do tego, jak układać drużynę, jak ją motywować, jak podchodzić, czy zrugać, czy nie. Ja dzisiaj uważam, że jakby koncepcja budowy zespołu Piotra jest właściwa, bo szukaliśmy ludzi o trochę bardziej wyrazistych charakterach, ludzi walczących, bo nie możemy Państwu obiecać, że to będzie skład, który wygra Mistrzostwo Polski, bo jest wiele zespołów, które również się wzmacniają i które będą aspirowały o walkę o tytuł, natomiast chcielibyśmy odbudować tą twierdzę pod promie. Każdy z nas, ja tutaj grałem 9 lat, Piotrek niejednokrotnie też miał okazję bywać jako trener, jako zawodnik też na podpromiu i też marzy mu się, żebyśmy stworzyli tą niepowtarzalną atmosferę tego niepokonanego miejsca, jakim nazwana była twierdza podpromie. Wiem, że Piotr jest bardzo wymagający. Wymagający był w stosunku do siebie i będzie wymagający w stosunku co do innych zawodników. Wiem, jak reagował w szatni jako kapitan, będąc zawodnikiem i mam nadzieję, że te wszystkie cechy, które ja widziałem w nim jako zawodniku, gdzie wielokrotnie nas jako lider wiódł do przodu, już widzę, że dojrzewają w nim jako w trenerze, czyli przekłada to wszystko, jest bardziej odważny w tych swoich decyzjach, jest bardziej stanowczy, widać, że dojrzewa po prostu jako trener, a uważam, że ta koncepcja jakby tych trenerów obcokrajowców jest fajna, natomiast jeżeli my nigdy nie damy szansy spodobować Polakowi z dobrym składem, rozwijać się młodemu Polakowi, to gdzieś tam ci trenerzy nigdy nie będą mieli szansy pokazać swojego potencjału. Zobaczmy, co się dzieje. No, Mariusz Sordyl wygrywa, załóżmy, ligę i puchar w Turcji, więc fajnie było, jakby któryś klub sięgnął po niego. Wiemy, że
Michał Mieszko Gogol dostaje szansę w Bełchatowie, więc Michał Winiarski w Treflu. Michał Winiarski w Treflu. Zaraz się okaże, że trener Daszkiewicz na miejsce Piotra do BKS-u. Dokładnie, więc tych trenerów, zobaczcie, polskich nagle zaczyna się nam robić, pojawiać coraz więcej. Jest Robert Prygiel, zobaczymy, co będzie w innych klubach. Wraca Andrzej Kowal, jest Bednaruk. Wraca Andrzej, jest Bednaruk. Zobaczymy, co będzie, że tak powiem... Z jednej skrajności w drugą. W Kędzierzynie, zobaczymy, bo też słyszałem takie, a nie inne opinie, że trener Gardini chce jednak wrócić trochę tam do siebie z różnych względów. Że odchodzi do Piacenzy. No, zobaczymy. To są jakby tam spekulacje, natomiast dopóki nie zobaczymy oficjalnego gdzieś tam potwierdzenia w klubie, możemy spekulować i okaże się może za chwilę, że też jakiś polski trener zasiądzie na stołku mistrza Polski i fajnie, że to idzie taka nowa jakość jakby tego polskiego. No przecież wszyscy ci chłopcy mieli styczność z tymi największymi trenerami i prowadzili i którzy prowadzili lekcje, prelekcje dla nich, oni się uczyli, wychowywali na nich. Piotrek to już w ogóle przeszedł jako symbol na naszej polskiej siatkówki przez wszystkie jakby szczeble i Anastaziego i Castellaniego i pod jego wodzą się wywoływał i przecież prowadził jako drugi trener reprezentacji też miał jakąś tam swoją przygodę i zbierał doświadczenie, także... Krzysztof, ja bym... To jest duże uogólnienie, ale czy Piotr Gruszka, to nie jest komfort dla ciebie, że przez to, że obdarzasz go takim dużym zaufaniem, będziesz się mógł skupić bardziej na rzeczach, które może do tej pory jako do prezesa do ciebie nie docierały, bo masz takie zaufanie do trenera, że może mniej będziesz zwracał uwagi na to, co on robi, bo ma pełne twoje zaufanie. No, ma pełne zaufanie, natomiast nie ma tak, że nie będę zwracał uwagi, no będziemy tutaj bacznie obserwować to, w jaki sposób zachowuje się drużyna, w jakim kierunku zmierzamy. Nam będzie zależało na stworzeniu kolektywu, drużyny takiej, która będzie czuła się ze sobą dobrze zarówno na boisku, jak i poza nim. Ja wiem, że może to są jakieś takie trochę wyświechtane powiedzenia, że ta atmosfera jest bardzo ważna i tak dalej, i bla, 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 i wielu sportowców tak mówi, że my mamy fajną atmosferę i nie za bardzo wszyscy wiemy, co się pod tym kryje. Natomiast z mojej perspektywy wiem, że bardzo ważna, tym bardziej w Polsce jest atmosfera w drużynie, jeżeli dogadują się bardzo dobrze ludzie, jeżeli jeden za drugiego będzie w stanie pójść w ogień, to łatwiej jest wybaczyć na boisku błędy, zewrzeć szyki i jakby odwrócić losy danego spotkania. Patrz Zawiercie, które na papierze wydawałoby się drużyną średniaków poprzez atmosferę, którą potrafili sobie wytworzyć, grania, jakby tego zaufania, które zbudowali wokół siebie, potrafili uwydatnić wszystkie swoje najlepsze cechy. Najlepsze cechy, które wyeksponowali, a potrafili ukryć swoje mankamenty właśnie pod osłoną tej dobrej atmosfery. Ja mam nadzieję, że my też będziemy w stanie zbudować z Piotrkiem taką drużynę, która będzie szła za sobą i nie tylko w ogień. Igła, ekspert siatkarski, jest zwolennikiem 14-osobowego wyrównanego składu. Czy typ włoski to jest 6-7 zawodników i młodzież albo uzupełnienia? Wiesz co, ja bym ci powiedział, że tak. Ja bym chciał, żebyśmy w pewnym momencie przeszli na ten tryb, załóżmy tych 6 doskonałych zawodników. Tylko to, co się zadziało i nawet to, co ci na samym początku powiedziałem, warunki kontraktowe, jakie moglibyśmy jeszcze pozyskać, załóżmy gracza, o którym ty mówisz, czyli oprzeć ich o 6 tam załóżmy zasadniczych graczy. Dzisiaj nie byliśmy po prostu w stanie sprostać ich oczekiwaniom i nawet jakbyśmy sobie chcieli ułożyć, że chcielibyśmy sprowadzić 3-4 gwiazdy, no to te kontrakty sięgnęły naprawdę już pieniędzy, takich kwot, o których no nie jesteśmy w stanie mówić. No zbliżają się coraz bardziej w szybkim tempie do Leona, to państwo sobie możecie pomyśleć, o jakich pieniądzach mówimy tutaj za tych najlepszych graczy, czy Amerykanów, czy nawet Polaków, bo niektórzy Polacy też naprawdę zarabiają i ja się z tego powodu cieszę, że docenieni jesteśmy
jesteśmy jako, jako Polacy, że też na rynku mamy swoją jakąś tam wartość. Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie ma klubu polskiego, który jest w stanie zapłacić takie, a nie inne pieniądze. Stąd też mamy na dzień dzisiejszy jeszcze skład bardzo wyrównany, z czego się cieszę, no bo tak jak wiemy, ten model drużyny pozwala nam być i myśleć bezpiecznie o tym, że nie będziemy musieli korzystać chociażby z jokerów medycznych, tak jak było w tym roku, bo będziemy spokojnie mogli przy kontuzji, załóżmy, jednego zawodnika zastąpić go, mam nadzieję, bez straty jakby tutaj umiejętności innym zawodnikiem. Bliższa ci jest koncepcja pracy z jednym menadżerem, czy jednak nie? Tak jak powiedziałeś dzisiaj już, że ty chcesz mieć 8 ofert i nie będziesz patrzył, od jakiego menadżera oni przychodzą. Bo nawet na tym forum, do którego już dzisiaj nawiązywaliśmy, była Andrzej Grzyb, powiedział, że on ściśle współpracował z Treflem Gdańsk i z trenerem Anastazim, i tam wielu młodych chłopaków dostało szansę i zaistniało u trenera Anastaziego. Podobno GKS Katowice buduje znowu jeden menadżer. No, w Rzeszowie podobno za, no, jednym z głównych menadżerów jest Jakub Malka i Tomek Kozłowski. Czy to jest właśnie taki wzór pracy na przyszłość, że faktycznie, jeżeli się opieramy na człowieku, do którego mam zaufanie, z którym współpraca układa się fajnie, to później następują te uzupełnienia, a nie co roku wymiana czwartych zespołów. Wiesz co, no, każdy klub musi wypracować sobie swój model współpracy. Ja się nie zamykam na współpracę z żadnym z menedżerów. Dzisiaj mówimy o tym, że Kuba i Tomek jakby mieli być głównymi tutaj menedżerami, no to zapytam się ciebie za chwilę, ilu zawodników przyszło, załóżmy, od Kuby, tak? Ilu zawodników przyszło od jakiegoś innego, nie wiem, strzelam, Matiasewicza, ilu od innych kolegów, którzy są po fachu, załóżmy, u nich na rynku, z iloma rozmawiałem, od ilu chciałem pozyskać zawodników, od Ale wiesz. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako zarzut. Bo, nie, absolutnie, ja nie odbieram. Słuchaj, ja nie odbieram że w ogóle tego w formie zarzutu, natomiast nie możemy się zamykać, wydaje mi się, na współpracę z jednym menedżerem, bo nie każdy menedżer będzie miał wszystkich zawodników, a dzisiaj my jako klub musimy patrzeć w szerokim spektrum tych wszystkich zawodników, którymi możemy być zainteresowani. Tych siatkarzy jest naprawdę może nie miliony, ale jest ich dużo do tego, żeby przeglądnąć. Każdy z nich ma swojego jakiegoś tam menedżera. Opracowanie najważniejsze jest koncepcji jakby trenera. Jeżeli trener ma swoją koncepcję, załóżmy, budowania zespołu, oprzeć się o jakichś tam zawodników, i w dużej mierze na przykład są to zawodnicy, załóżmy, jednego menedżera, no to jest łatwiej dyskutować. Tak jak tutaj mówiliście i pytaliście, czy faktycznie jakieś kupowanie, załóżmy, w pakiecie byłoby właściwe. No, jeżeli faktycznie jest tych kilku zawodników na liście, załóżmy, trenera, i oni są z jednej stajni, no to można próbować powalczyć o prowizję, że faktycznie, jeżeli weźmie się trzech, no to już jest kwestia jakby negocjacji, czy nie spuści czasem menedżer z prowizji, jeżeli faktycznie tych trzech zawodników znajdzie się w jednym klubie, ale to nie wygląda tak do końca. Nie? Powiedziałeś, że wybrałeś Piotra Gruszkę, taka była twoja koncepcja, okej, ale czy była sytuacja taka, że miałeś zawodnika z fajnym nazwiskiem, za dobre pieniądze, ale powiedziałeś, sorry, on mnie nie przekonuje i ja nie chcę go w Resowi? No była. Była. Była, no, ale no nie mogę tutaj mówić. Nie, ja tego chciałem się nie mogę tutaj mówić nazwisk. Tak, była taka sytuacja i uważaliśmy, że nazwisko fajne, umiejętności fajne, natomiast myślę, że cena nie odpowiednia do jakości. Więc tutaj jakby to zadecydowało, że jeżeli wartość powiedziana przez menedżera byłaby dużo mniejsza, mniej więcej realnie wiedzieliśmy, jak możemy to wycenić, to byśmy się zgodzili, natomiast dzisiaj jakby nie skorzystaliśmy z usług tego zawodnika, bo ta cena była, załóżmy, zbyt wysoka. Bardzo wyraźnie w tym programie zadeklarowałeś, że skład jest zamknięty, będziecie tylko ujawniać po kolei nazwiska. Czy ustaliłeś już sobie taki ostateczny moment, do którego dnia poznamy pełny skład zespołu, czy to jest koniec maja, nie wiem, 20 maja i tak dalej, i tak dalej? No, myślę, że w ciągu tam 3 tygodni od tego momentu będziemy chcieli ogłosić wszystkich zawodników, wszystkich graczy, których pozyskaliśmy. Część będziemy ogłaszać tych, którzy przedłużyli z nami jakby umowy, a tych nowych będziemy starali się w jakiś sposób tam fajnie
pokazać, fajnie zakomunikować. Wiemy, że będzie przyspieszenie ligi, wiemy, że będzie szukanie wolnych terminów dla reprezentacji, dla reprezentantów Polski. Czy były jakieś rozmowy, czy są jakieś rozmowy na temat finału następnych rozgrywek plus ligi? Bo niektórzy proponują, zrezygnujmy z playoffów, zakończmy ligę tak, jak ona się zakończy po rozgrywkach. Niektórzy mówią, wróćmy do 1-8, bo w tym roku ta koncepcja miałaby wielu zwolenników, bo zarówno w siatkówce kobiecej, jak i w siatkówce mężczyzn zespoły, które miały ten przysłowiowy handicap, źle na nim wychodziły. A patrząc na pozycje, jakie zajęła chociażby AC Koresowia, to ten 1-8 wydaje się, że miałby swoich zwolenników, ale to jest znowu wydłużenie rozgrywek. No, było takie nieoficjalne, odbyło się takie nieoficjalne spotkanie, na którym zjechaliśmy się jako prezesi klubów i bardzo długo i wnikliwie dyskutowaliśmy na ten temat właśnie tego, jak ma wyglądać formuła przyszłorocznej ligi i został złożony wniosek, żebyśmy faktycznie wrócili do tej formuły 1-8, więc jeszcze pewnie będzie tutaj liga pracowała nad tym modelem, czy faktycznie jesteśmy w stanie, natomiast taki wniosek poszedł z racji tego, że wszyscy uznali, że faktycznie ta formuła dzisiaj nie była wcale jakby korzystna dla zespołów, które odpoczywają 3 tygodnie, że było to jednak trochę za długo bez grania, za długo bez jakby kontaktu drużyny z piłką i faktycznie niektóre kluby mogły polec. W siatkówce żeńskiej okazało się, że poległy, w męskiej jakimś, no może nie cudem, no ale tym umiejętnościami z problemami sportowymi te kluby się obroniły, ale to w konsekwencji wynikało trochę właśnie z tych 3 tygodni tak zwanego oczekiwania, a trafiasz na zespół, który jest w gazie, bo wygrał akurat właśnie, że tak powiem, ćwierćfinał i jest na fali wznoszącej, gdzie ta energia pozytywna aż kipi po prostu w tej drużynie, więc patrząc na również na to, jak wyrównała się liga i jak dzisiaj byśmy zakładali, że AC Koresowia grałaby z drugim zespołem Oniko w pierwszej fazie play-off z drugiego miejsca, a my byśmy atakowali, no to myślę, że bardziej atrakcyjny play-off niż jakie inne tam mecze mógłby się zdarzyć, więc ta formuła tego, że wyrównała się liga, że tych zespołów aspirujących do walki o tytuł mistrza Polski jest coraz więcej bardziej wyrównanych zespołów na korzyść plusligowej rzeczywistości, to ta formuła powrotu do 1-8 jest jakby najbardziej właściwa. Natomiast decyzja... Czy pytanie jest również takie, że jesteś za tą formułą 1-8? Odbyło się głosowanie, tak. Ja akurat mogę przyznać się tutaj szczerze, że jestem za tą formułą 1-8, żeby było wszystko jasne, bo słuchajcie, drodzy Państwo, tak na dobrą sprawę, solą w naszym oku i tak zwanym tym największym smaczkiem są play-offy. Tak jest. Troszkę krótko wydaje mi się, że ta formuła 1-6 brakuje mi tego zwieńczenia tej hajtowskiej, jak to się mówi, Tomek Hajto, truskaweczki na tym torcie właśnie tych play-offów, żeby one odbywały się trochę dłużej i to też jest wniosek, żebyśmy grali półfinały i finały do 3 wygranych, do 3 zwycięstw, żebyśmy mogli delektować się tą już... Nie kończyli w kwietniu granie i żebyśmy się delektowali tym do samego końca, bo w końcu no, na te play-offy wszystkie ludzie czekają tak na dobrą sprawę, żeby zobaczyć tą siatkówkę w najlepszym wykonaniu najlepszych zespołów akurat obecnego sezonu. I tak, rozważyliśmy to pod względem sportowym, ale jeszcze dołóżmy teraz wątek marketingowy i wątek kibicowski, bo właśnie 1-8 to jest przywrócenie tych emocji dla kibiców, czyli jeśli klub patrzy na sprzedaż karnetów, to wie, że może liczyć na dobrą sprzedaż, bo tych emocji w systemie 1-8 będzie dużo i kibic wie, za co płaci, kupując karnet i nie kupuje go na kilka spotkań, które gdzieś tam na końcu będą i również marketingowo. To jest inna rozmowa ze sponsorami, to jest inna rozmowa, jeśli chodzi o budowanie wizerunku klubu, bo ta wisienka na torcie dopiero będzie i będzie trwała długo. Ja myślę, że wszyscy na tym skorzystają. Tak jak mówię, mieliśmy 2-letnią formułę, tą 1-6. Dzisiaj jest wniosek złożony o to, żebyśmy wrócili do formuły 1-8. Mam nadzieję, że zostanie rozpatrzony pozytywnie, bo tak jak mówimy, no tutaj w
rozmowach gdzieś tam w kuluarach, no ten pierwszy sezon jakby pomógł Skrzebie Łchatowskiej ten okres przygotowań gdzieś tam wygrać tytuł Mistrza Polski i braliśmy to też pod uwagę i pod rozwagę tego właśnie, jak wyglądał ten pierwszy sezon, natomiast tam ten okres oczekiwania był krótszy. To nie były 3 tygodnie tak jak w tym roku i te 3 tygodnie takie bez grania dla ludzi, którzy no de facto wygrywając ligę mają mieć handicap, a nie rzucaną kłodę pod nogi. Były propozycje, nie wiem, meczu jednego przewagi, no ale to były jakieś takie rzeczy, które raczej wydawały nam się nie do zaakceptowania. Natomiast ta formuła przyjęta, skoro Włosi grają w takiej formule, dlaczego my mamy nie wrócić do tego, to jest chyba jednak najlepsza z możliwych rozwiązań. Ja bym jeszcze chciał wrócić do nazwiska, które dzisiaj wymieniłeś. To jest Kamil Sołoducha. Wszyscy znamy, cenimy Kamila nawet za jego działalność internetową, w której wyjaśnia mnóstwo spraw przeciętnemu kibicowi. Czy ja dobrze zrozumiałem, że Kamil Sołoducha ma przejąć rolę, jaką w pewnym okresie w naszym klubie pełnił Mieszko Gogol, że to będzie taki człowiek, który będzie już bliżej pierwszego trenera i sztabu niż krzesełka statystyka? Kamil w ogóle ma, że tak powiem, inny zakres działań. Bardzo rzadko będziemy go widzieli przy naszym zespole. Myślę, że to będzie najwcześniej przy fazie play-off, kiedy faktycznie te wszystkie ręce trzeba zewrzeć w jednym szyku i wszystkie ręce na pokład. Natomiast Kamil ma dzisiaj za zadanie zupełnie inne. Dzisiaj Kamil jest człowiekiem, który ma monitorować wszystkich siatkarzy od młodego pokolenia po ludzi, których dzisiaj będziemy chcieli pozyskać, po największe gwiazdy. My z Piotkiem, czyli tutaj mówię o Piotrze Gruszce, jeżeli będziemy po prostu decydować o jakichkolwiek zmianach na przyszły sezon, to mamy mieć pełną platformę przygotowaną zawodników ze statystykami, z wyprzedzeniem dwuletnim tego, co się wydarzyło, z informacjami na temat zdrowia tych zawodników, mniej więcej jakichś rzeczy związanych z długością trwania kontraktu, żebyśmy po prostu mieli świadomość tego, kogo możemy tak na dobrą sprawę pozyskać już na pozycję w razie czego, jakby się coś wydarzyło, bo tak jak mówię, mamy kilka kontraktów, które są podpisane na rok i nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza drużyna w przyszłym roku. Kto wie, jeżeli menedżerowie będą krzyczeli, nie wiem, horrendalne kwoty za zawodników, których podpisaliśmy na rok, zmuszeni będziemy szukać po prostu no, innych zawodników i musimy mieć tą listę i bazę danych zbudowaną tak, a ufam, że Kamil jest tą osobą bardzo właściwą, ma bardzo dużo kontaktów na całym świecie, ma dostęp do wszystkich jakby portali, gdzie oglądać może każdego zawodnika, którego tylko i wyłącznie wytypujemy sobie do tego, żeby ma być monitorowany, więc myślę, że to będzie dla nas w miarę upływu czasu coraz większa korzyść i taka postać Kamila będzie nam się spłacać. Wiemy, że z trenerem Gruszką wraca do rysowi trener Andrzej Zachorski od przygotowania fizycznego. Znamy już rolę Kamila Sołoduchy, ale mógłbyś coś powiedzieć szerzej o sztabie i wiem, że były takie plany, aby w tym sztabie był Łukasz Perłowski. Były takie plany, natomiast na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że no nie ma budżetu takiego, żeby zatrudnić jakby trzeciego asystenta dla trenera, natomiast jest pomysł na zupełnie coś innego. Ja mam gdzieś z tyłu głowy i toczę tutaj jakby rozmowy i w mieście i myślę, że też do kilku z Państwa, którzy są słuchaczami, mogą zostać naszymi sponsorami, też przyjdziemy z jakimś fajnym pomysłem. To jest pomysł stworzenia Fundacji Asekoresowi, która będzie miała jakieś pewne cele statutowe, o których bym dzisiaj nie chciał może mówić, może to jak będzie okazja, jak już powstanie to ta fundacja, to wtedy przyjdziemy i porozmawiamy sobie o tym, czego byśmy oczekiwali, a co po prostu chcemy dać jakby ludziom, bo wiemy, że taka potrzeba stworzenia takiego podmiotu na dzień dzisiejszy jest i tam widzimy jakby opcję współpracy z Łukaszem Perłowskim i nie tylko. I
również z pozostałymi zawodnikami, którzy kiedyś mieli jakąś tam styczność z Resowią, o których pamiętam, których mam gdzieś tam z tyłu głowy na uwadze, więc co do sztabu, też będziemy... Kto będzie drugim trenerem? No, słuchajcie, jesteśmy posłowie. Aha, będzie ogłoszony. Będzie ogłoszony, tak. Myślę, że kwestia podpisania już tylko i wyłącznie dokumentów. I też będzie to fajna postać. Bardzo, bardzo taka jasna, jeżeli chodzi o siatkówkę i człowiek, który może nam bardzo dużo, dużo dać. Ja chciałbym na moment wrócić jeszcze z takim, można powiedzieć, czysto amatorskim pytaniem, ale ono w tym programie powinno paść, jeśli chodzi o współpracę z menadżerami. Powiedziałeś, że dużo zmieniło się w ciągu tego roku, jeśli chodzi o kontrakty, rozmowy, trudność rozmów, trudność pozyskania zawodników. Natomiast ciebie chciałbym tak od kuchni podpytać, jak duża rola jest samego zawodnika, czy on chce, czy on nie chce przyjść do danego klubu. Wiem chociażby z piłki kobiecej, że na przykład duże agencje, które operują na Bałkanach i trzymają tam zawodniczki bułgarskie, serbskie, to praktycznie mają kontrakty sformułowane w ten sposób, że zawodniczka kompletnie nie ma nic do powiedzenia i tam, gdzie wskaże jej agencja, tam ona musi udać się, zmienić klub i to, czy ona chce być tu, czy tam, nie ma żadnego znaczenia. Czy również coś takiego funkcjonuje w siatkówce mężczyzn, że... No, słuchajcie, ja mam nadzieję, że takie coś nie funkcjonuje, no bo każdy menedżer powinien mieć w jakiś sposób rozpisaną ścieżkę kariery sportowca. Jeżeli takie coś istnieje, to ten menedżer doskonale wie, jak pokierować drogą takiego młodego człowieka, albo może już bardziej doświadczonego zawodnika. Dla jednych kluczową jakby rzeczą będą pieniądze, dla innych kluczową będzie poziom sportowy, dla trzeciego będzie kluczowym tym, żeby grał i żeby się rozwijał, bo będzie na tyle mądry, że będzie wiedział, że ta jego jakby droga może poprzez to, że będzie grał i udowodni, że jest dobry, poprowadzić go jeszcze dalej do lepszego klubu. Natomiast nie znam pracy jakby tutaj menedżerów i nie potrafię się wypowiedzieć na temat, jak funkcjonują, załóżmy tam agencje menedżerskie, ale no takim chyba niedopatrzeniem i wręcz jakbym był związany z jakimś menedżerem, a dowiedziałbym się, że nie otrzymałem jakiejś oferty z jakiegoś klubu i to nie ja mogłem decydować, bo na końcu dnia powinien decydować zawodnik o tym, gdzie chce, w jakim klubie chce występować i jak chce trochę pokierować swoją ścieżką kariery. Natomiast na pewno dużym wsparciem dla takiego człowieka jest menedżer, który może mu w jakiś sposób odpowiedzieć, co byłoby najbardziej właściwym z wyborów. Że niekoniecznie czasami pieniądze decydują o tym właśnie, że powinien trafić, żeby nie przysłoniły jakby te pieniądze, nie przysłoniły mu dalej możliwości jego rozwoju. Że czasami warto iść do klubu słabszego, ale grać, aniżeli iść do lepszego i siedzieć. Natomiast jak działają agencje, no to musielibyście tutaj zaprosić, nie wiem, czy pana Andrzeja Grzyba, czy pana Tomka Kozłowskiego i oni może by powiedzieli mniej więcej, jak pracują, jak model współpracy wygląda właśnie z tymi młodymi ludźmi, no ale i również z tymi doświadczonymi zawodnikami. Jeśli chodzi o to podbicie stawek, to tutaj nie podejrzewamy absolutnie polskich klubów, bo tutaj mówi się z roku na rok, to finansowanie jest coraz mniejsze, jeśli chodzi o te kluby topowe. Ale czy to zrobiła Liga Włoska, która odżyła po tym kryzysie i pojawiły się potężne pieniądze? Czy to jeszcze żyje na oparach, ale Liga Rosyjska, która też potężne pieniądze do siatkówki wrzuca? Kto spowodował, że te ceny tak mocno poszły w górę? Drożsi stali się Rosjanie w Lidze Rosyjskiej. Wiesz co, wydaje mi się, że to, tak jak mówię, trochę tak, że nieoficjalnie gdzieś wypłynęła kwota za transfer Leona i to spowodowało jakiś taki większy ruch, no bo wiadomo, że jak równać to do najlepszych, Leon dzisiaj jest jednym z najlepszych siatkarzy, jak nie najlepszym siatkarzem na świecie, jeżeli chodzi tutaj o przyjmujących, no i jakby jego kwota, no spowodowała ten taki ruch. To co powiedziałeś, że dzisiaj siatkówka włoska ma ten kryzys za sobą, że ściągnięto bardzo dużych sponsorów do siatkówki, pełne hale. W obrazkach, jak mamy przyjemność oglądać dzięki telewizji tutaj i wykupieniu jakby możliwości oglądania włoskiej ligi, mamy możliwość oglądania na polskich ekranach, więc widzimy, że tam jest ten czas prosperity. No a tak jak powiedziałem, to się odbiło na polskim rynku z racji tego, że ceny poszły rynkowe we Włoszech do góry i automatycznie też ceny jakby na polskim rynku z racji tego chociażby właśnie tej aklimatyzacji poszły
poszły do góry i tutaj nie ma się czemu dziwić. No to słuchajcie, no to ja dzisiaj mogę siedzieć i z fotela prezesa powiedzieć, że to jest błąd. Natomiast menedżer jest człowiekiem, który ma walczyć o jak najwyższe finanse dla swojego podopiecznego i ta droga jest jak najbardziej słuszna. Natomiast no też trzeba gdzieś przyjmować w tym wszystkim jakby tam realia, tak? Realia, które nam dzisiaj towarzyszą i taka jest nasza prośba tutaj i była prośba do menedżerów, żeby też podchodzili do tego patrząc realnie na nasze możliwości, a nie tylko na to, w którą stronę zmienia, bo jakby się świat i w którą stronę poszła Liga Włoska, no bo wiemy, doskonale sobie zdajemy sprawę, z jaki to jest kierunek, natomiast no, my nie będziemy tak szybko podążać w tym kierunku. Powiedziałeś, że chcesz wzmacniać fundamenty twierdzy Rzeszów aż do odbudowy twierdzy Rzeszów. A czy ty, Piotrek Gacek, Sebastian Świderski, Paweł Zagumny, czy wy macie już na tyle mocną pozycję, że będziecie kruszyć beton w Polskim Związku Piłki Siatkowej? No na razie jesteśmy jakby akcjonariuszami plus ligi, tak, że związek to jest zupełnie jakiś inny nowy, znaczy nie nowy, tylko inny twór, który działa sobie i tam swoim życiem się jakby kreuje, natomiast no, pewnie z biegiem czasu, jeżeli tutaj już opanujemy na odpowiednim poziomie bycie, załóżmy, prezesami, poznamy jakby te wszystkie tajniki, już te zakamarki najczarniejsze tej naszej pracy, to pewnie każdy z nas ma z tyłu trafić do związku, w jakiś sposób mieć wpływ na to, co się dzieje ze szkoleniem młodzieży, bo szkolenie młodzieży w moim odczuciu na dzień dzisiejszy nie idzie w dobrym kierunku. I powinniśmy się na tym głęboko już zacząć zastanawiać jako dyscyplina sportu, bo tych dzieciaków jest coraz mniej i coraz... Bo tego się nie da zrobić później, odbudować w ciągu roku. Tego nie odda się. Ja wiem, że my nadal i wciąż jesteśmy jakby na jednym z najlepiej funkcjonujących związków, jeżeli chodzi o szkolenie i każdy mi tutaj będzie mówił, że no zobacz, bo my mamy medale i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta liczba tych takich wybitnych zawodników, których kiedyś trafiało do plusligowej rzeczywistości, nam drastycznie maleje, tak? Mówimy tutaj o zawodnikach, którzy są ukształtowani pod względem technicznym. Dzisiaj musimy się zastanowić, co zrobić z chłopakami, którzy kończą tak na dobrą sprawę wiek juniorski, gdzie ich dać. Kiedyś była ta młoda liga, może warto było się było zastanowić i przemyśleć jeszcze ten raz ten twór, tylko może w innej formie, ale żeby faktycznie ci 19-latkowie, czyli ten przełom tak na dobrą sprawę tego wieku, w którym oni powinni wchodzić w tą dorosłą siatkówkę, dać im możliwości gdzieś rozwoju, gdzieś grania. Budowanie siatkówki przy uniwersytetach. Słuchajcie, to by było najpiękniejsze, żeby dogadać się, nie wiem, z ministrem sportu, żeby faktycznie wzmocnić to środowisko akademickie i iść wzorem tego, co się dzieje w Stanach, że tam faktycznie to środowisko tych akademickich ośrodków jest bardzo mocne, zatrudnić fajnych trenerów albo po prostu przeszkolić tych trenerów, którzy już są, ale tymi nowymi metodami i faktycznie wzmacniać to środowisko akademickie, z którego mogą wywodzić się za chwilę ci najlepsi zawodnicy, no bo jeżeli Amerykanie są w stanie dawać taką jakość, co 4 lata wypływają wielkie nazwiska i ci chłopcy zaczynają grać i to możemy wymieniać tych chłopaków jednym chem, czy Jeszki, czy Russell, czy Sander, czy kolejni już są gdzieś tam ustawieni, załóżmy w rzędzie po tej kolejnej Igrzyska Olimpijskich znowu zostaną zasileni nowymi rocznikami. Warto by się było pochylić tutaj nad tym, żeby właśnie też nie tracić tych chłopaków, bo wydaje mi się, że właśnie ich tracimy. Dając do pierwszego, tutaj nie mam nic oczywiście przeciwko pierwszej lidze, absolutnie, bo pierwsza liga jest takim świetnym motorem rozpędu dla tych młodych chłopaków, ale często oni trenują 3 razy tylko w tygodniu, tak, że ta pierwsza czy druga liga to jeszcze nie jest taki mega pełen profesjonalizm, tak? Mówię bardziej tutaj o drugiej lidze. Jeżeli ten chłopak nie jest gotowy, a zobaczcie, co się wydarzyło, że zamknięcie plus ligi miało jeden plus, że prezesi nie bali się, że spadną i mogli zatrudniać młodych chłopców, którzy z pierwszej ligi zasilali szeregi, załóżmy, ekstraklasowego zespołu. Natomiast dzisiaj ta tendencja jest znowu odwrotna. Ten wektor jest skierowany w drugą stronę, czyli otwarcie ligi spowodowało to, że
każdy prezes będzie chciał mieć w swoich szeregach zawodnika doświadczonego, który zagwarantuje mu utrzymanie jego drużyny w plusligowej rzeczywistości. Natomiast otwarcie również spowodowało to, że ci młodzi chłopcy też nie będą mieli szansy w pierwszych czterech zespołach pierwszej ligi. Bo pierwszoligowe cztery zespoły będą myślały o tym, żeby znaleźć się w niebie i awansować do tej plusligowej rzeczywistości, więc zmniejsza się przestrzeń grania tych młodych chłopaków, więc fajnie by było pomyśleć o tym, w jaki sposób można byłoby ich zagospodarować. Takie ośrodki akademickie byłyby i rozgrywki akademickie byłyby naprawdę dużym wsparciem dla naszego środowiska siatkarskiego. Krzysztof Onico, Warszawa, pochwaliło się dzisiaj, że wygrali frekwencją na średnią frekwencją w lidze. Ponad 3900 na każdym meczu. Resowia spadła na drugie miejsce, blisko 3500. Tutaj współpraca właśnie klubu z kibicami to jest również, i to ja nie mówię tutaj, bo to jest wspólne działanie, które musi pozwolić, przynajmniej na to, żeby Resowia wróciła na to pierwsze miejsce, bo ja nie pamiętam, kiedy myśmy spadli na drugie miejsce. No słuchaj, ja to tak, powiem, że jesteśmy już po ocenach całego tego sezonu, który jest za nami, musimy sobie jasno powiedzieć, że to był najbardziej nieudany z sezonów nowożytnej Resowi. I za ten sezon możemy tylko i wyłącznie naszych kibiców przeprosić, a ja z tego miejsca w imieniu chyba swoim, drużyny i zarządu mogę podziękować za to, że byliście. Ja patrząc na to, że my jesteśmy na drugim miejscu frekwencji, ja uważam, że to jest olbrzymi sukces was, czyli kibiców, za to, że w tych najtrudniejszych momentach dawaliście wsparcie i byliście z nami, bo nie jeden by powiedział, że nie przyjdzie, nie jeden by nie wiem, rzucił ten karnet, pociął i gdzieś go zostawił, ale ta nadzieja w nas się tliła do końca, bo był dziwny sezon. Był sezon przeplatany i okresami dobrej, nawet bardzo dobrej gry, gdzie potrafiliśmy pokonać Skrebę Łchatowską, pokaliśmy Zaksę, graliśmy świetnie jak równy z równym z zespołami w klubowych mistrzostwach świata, ale potrafiliśmy przegrać z Będzinem. No, naprawdę taki trochę dziwny sezon, który dawał nam dużo radości, ale tak jak mówię, podziękowania należą się wam za to, że było to wsparcie z waszej strony. Widać było znacznie, że nie jest napchana hala pod promie, tak jak zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, ale też jesteśmy jakby świadomi tego, że wyniki nie napawały optymizmem, że ludzie też mogli się w jakiś sposób do tego zrazić, ale ci najbardziej wytrwali, których poznaje się, że tak powiem, przyjaciół w biedzie, no byli z nami i o tym świadczy to, że jesteśmy na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Jeżeli ja w trakcie sezonu pozyskałbym gwiazdę pod tytułem Bartosz Kurek, MVP, Mistrzostw Świata, to podejrzewam, że tam Onico mogłoby tylko pomarzyć o uzyskaniu takiej wartości średnich kibiców, bo tych kibiców bym ściągnął. Więc dzisiaj patrzymy na Onico, kibicujemy i bijemy brawo Piotrkowi za takie, a nie inne decyzje, że potrafili wspiąć się na wyżyny, że są na drugim miejscu w lidze i że dzisiaj frekwencja na Torwarze, co pokazuje, że jednak Warszawa może też stać się miastem, w którym ta siatkówka ciekawi ludzi. No, ale wiesz, jak to porównamy do wielkości miasta, to jesteśmy oho, ho, ho, ho. No, ale to dlatego mówię. Ja jestem głęboko przekonany do tego, że ten przyszły sezon to będą nasze nowe oczekiwania, myślę, moje i państwa i tutaj nie będziemy mogli narzekać na frekwencję i znowu wrócimy na to pierwsze miejsce. Kiedy poznamy ceny karnetów na nowy sezon? To muszę zadać pytanie tutaj do mojego Jarosława Gutowskiego, który jest odpowiedzialny jakby za całą promocję. Od naszych kibiców, że w tym sezonie kupując bilet na każdy mecz, to koszt był 330 zł. Mm-hmm. Większość karnetów była dużo droższa. Jaka będzie cena karnetu na kolejny sezon i kiedy ruszy sprzedaż? Ruszymy z komunikacją bardzo mocno, już niebawem będziecie mogli to śledzić, myślę, że dookoła, wszędzie i aktywnie będziemy was informować na temat tego, jak będzie wyglądała cena karnetów. Ja wiem, że cena jak była spowodowana oczekiwaniami, jakie mieliśmy wobec drużyny, natomiast teraz budujemy bardzo fajną drużynę, która będzie bardzo ciekawa w perspektywie kolejnego grania. Tak jak podkreślił redaktor, będzie tych meczów na pewno zagwarantowanych więcej, bo playoffy 1-8 jednak dają nam możliwość większej liczby tych spotkań. A kiedy będzie piwko na trybunach? Bo jesteśmy jedną z niewielu hal, w której jeszcze nie ma piwa.
to mogę powiedzieć, że raczej chyba nie będzie nigdy piwa tutaj na trybunach. Nie będziemy raczej je stosować, chociaż próbowaliśmy podejść do tego tematu, ale raczej zostaniemy tak jak jest, że nie będzie tego piwka. Czy będzie miejsce, gdzie będzie można zostawić dziecko pod opieką animatorów? Właśnie jest, myślimy o tym, natomiast zastanawialiśmy się, gdzie. Nasza hala nie jest tak przystosowana jak większość hal, które oglądacie Państwo, i wiem, że chodzi o takie ogródki jakieś, ale postaramy się może zrobić jakieś małe przedszkole, gdzie faktycznie będzie umożliwione na dole zostawienie jakiegoś swojego podopiecznego, żeby rodzic w spokoju mógł obejrzeć. Co pan prezes myśli o wprowadzeniu SMS-owego informatora z najważniejszymi informacjami klubowymi? Myślimy o aplikacji i wprowadzeniu jakiejś aplikacji, która by umożliwiała łatwiejszy kontakt z naszymi fanami, o tym, żeby umożliwiała w ogóle łatwiejsze różnego rodzaju rozwiązania, czy zakup biletów, czy karnetów. Dzisiaj idziemy w kierunku nowego systemu sprzedaży karnetów, także będziemy na bieżąco tutaj Państwa informować w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie, jak posuwają się daleko nasze prace. Czy będzie prezentacja zespołu w hali przed sezonem? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast staramy się wrócić do takiej formuły, żeby faktycznie była też prezentacja, która będzie miała miejsce na sali podczas jakiegoś spotkania, chociażby takiego, że tak powiem, towarzyskiego. Więc rozmowy trwają tutaj również z naszymi jakby partnerami, Galerią Rzeszów, która do tej pory przyjmowała nas z otwartymi rękoma, i ona organizowała w jakiś sposób nam ten początek i inaugurację jakby sezonu i przedstawienie całej drużyny. Ja na zakończenie sezonu od 15 lat zadaję to samo pytanie. Czy jest rozpatrywany pomysł, aby do karnetu dołączać biało-czerwonego pasiaka? Wiesz co, no to jest taki pomysł, który gdzieś teraz rzuciłeś, więc zapytam, jaka jest... 15 lat, powtarzam to na każde zakończenie w Centrum Sportu po sezonie, że to jest pomysł. Aby... Słuchajcie, jest kilka pomysłów, my będziemy tutaj je wdrażać, będziemy was informować i komunikować, chcemy też zapobiegać jakby spadkowi liczby na trybunach, bo jeżeli ktoś nie może przyjść, też będą jakieś pewnie w formie jakichś nagród w tym roku robione rzeczy, jeżeli chodzi o frekwencje dla karnetowiczów, także tutaj mówię, mamy kilka takich ciekawych pomysłów i kilka ciekawych rozwiązań, które będziemy chcieli wdrożyć, które będą, myślę, że dla Państwa bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi tutaj o rozwiązania, a nam pomogą jakby stworzyć tą niepowtarzalną atmosferę na hali pod promie. Na koniec ja chciałbym zadać pytanie, które tak naprawdę zapoczątkuje dyskusję w magazynie siatkarskim. My ten temat potraktujemy bardzo krótko, ale bardzo liczę na zdanie w trzech postaciach. Krzyśka Ignaczaka, który wchodził na salony jako młody zawodnik, Igły, który kończył karierę siatkarską, i Krzysztofa Ignaczaka, prezesa Sekoresowi. Chodzi mi o tak zwany limit obcokrajowców. To jest też ta bolączka, która dotknęła Asekoresowi w tym sezonie. Też można powiedzieć, jeden z powodów, że te wahnięcia i te problemy były. Podczas forum siatkarskiego znakomity prawnik, pan Dauerman z Wrocławia, zasygnalizował, że generalnie temat bardzo szybko wróci, bo zgodnie z prawem europejskim każdy zawodnik, który posiada europejski paszport Unii Europejskiej, ma prawo grać w dowolnie wybranym zespole i tutaj żadne limity narzucone przez ligę nie powinny obowiązywać. Mamy kolejne sytuacje, że mamy obywatela polskiego grającego na licencji francuskiej i już jest problem, on może grać czy nie może grać. Mamy Francuza na licencji polskiej i znowu pytanie, on może grać, nie może grać. No więc właśnie, obywatel polski, tych problemów jest dużo, więc chciałbym poznać może nawet nieoficjalne, ale twoje prywatne zdanie na temat limitu obcokrajowców, czy on powinien być czy nie. A jeśli mówimy o ochronie rynku dla młodych siatkarzy, czy może na przykład wzorem piłki nożnej nie wprowadzić obowiązku gry młodzieżowca? Na przykład jeden młodzieżowiec w szóstce,
dwóch lub trzech młodzieżowców w 14 czy 15 drużyny. Co by gwarantowało, że ta młodzież w jakiś sposób będzie miała szansę się ogrywać i zdobywać doświadczenie? Słuchajcie, no jest kilka na pewno modeli do wypracowania i to nad tym trzeba by się było głębiej zastanowić, bo takie otwarcie pewnie limitu obcokrajowców też by spowodowało spadek cen zawodników na rynku. To bez dwóch zdań. I tutaj myślę, że jako prezes powiedziałbym, że jestem na tak, żeby otworzyć po prostu tutaj rynek graczy zagranicznych. Pewnie jako zawodnik powiedziałbym nie, no bo wiadomo, że zabieramy sobie miejsce Polakom, że w takim układzie mogą się obniżyć nasze jakieś stawki i to może spowodować, że będę zarabiał mniej pieniędzy, więc tutaj złotego środka nie ma, natomiast z tym, że blokuje liga, jest chyba jakoś tak zorganizowane, że to my możemy mieć czterech obcokrajowców, natomiast na parkiecie musi być określona liczba Polaków. Więc jeżeli jest określona liczba Polaków... A wiecie, mówił, że właśnie taka sytuacja w Rosji, tam ograniczenie do trzech w klubie spowodowało maksymalny, bardzo duży wzrost płacy wśród Rosjan. No ale przeciętnych to... Rosjan. Ale to jest właśnie w konsekwencji takiego działania, to takie coś się może zadzieć i to na pewno tak będzie i w Turcji tak było. To Turcja była też przykładem, gdzie Turcy zarabiali ogromne pieniądze, no bo się okazuje nagle, że tych wartościowych graczy jest naprawdę mało i żeby się posiłkować jakimś Turkiem czy kimś, trzeba było kupić jakiegoś rozgrywającego jednego, który krzyczał sobie niesamowicie wysokie pieniądze, więc to mówię, no tutaj nie ma takiego złotego środka, bo jeżeli będą faktycznie dobrzy młodzi zawodnicy z Polski, no to wiadomo, że będziemy stawiać na Polaków i myślę, że można byłoby tu zrobić jakąś taką formułę niepisanych jakichś tam zasad, że jeżeli mamy do wyboru dobrego Polaka, a takiej samej maści, załóżmy, obcokrajowca, stawiamy na Polaka, natomiast można byłoby też wprowadzić zapis, że kogoś, kogo bierzemy, załóżmy, z zagranicy, musi być to obowiązkowo reprezentant danego kraju, żeby nie było to, że przyjedzie tak do jakiejś piłkarskiej Anglii. Żeby nie przychodził jakiś człowiek, który będzie zapchać dziurą, ale żeby przychodził człowiek, który da jakąś wartość, załóżmy, młodym ludziom, którzy będą obok niego stali i którzy będą faktycznie... A jak pan mecenas podkreślił, to będzie kolejne obwarunkowanie, które nie będzie się zgadzało z unijnym prawem i my sami możemy ustalać zasady, jakie chcemy. No wiesz, no może faktycznie ta formuła wprowadzenia, że czwarte miejsca są dla juniorów, tak? I nie wiem, czy czwarty środkowy, czy drugi libero, czy może drugi rozgrywający, to aż już tak nie za bardzo. Natomiast, ale są te miejsca, załóżmy, trzech przyjmujących, no może faktycznie gdzieś tam myśleć o tym, żeby wprowadzać tych juniorów do grania. Ale tutaj widzicie, no wraca nam cały czas jakby sprawa tego, że jeżeli chcemy mieć ligę, która będzie prezentowała bardzo wysoki poziom sportowy, który pozwoli nam marzyć o tym, żebyśmy się bili na tych międzynarodowych rozgrywkach, czyli mówimy tutaj o zdobywaniu trofeów europejskich, to warto jest się zastanowić nad tą młodzieżą, gdzie ją dać do grania. I znowu wraca nam ten system jakby grania w akademickich rozgrywkach i wzmocnienia tego jakby tego trendu tych uczelni uniwersytetów i nie tylko, no gdzieś, gdzie ci chłopcy mogą faktycznie zdobywać kolejne szlify, a tam pod kątem i po patrzenia skautów zostaną wychwyceni do dalszego grania w poważnych rozgrywkach, jaką są rozgrywki plus ligowe i wtedy tego problemu byśmy nie mieli. To wywołałeś temat, który też musi pojawić się w tym programie. Pytam o twoje prywatne zdanie. Liga jest mocniejsza, czy liga jest słabsza? Bo zwolennicy jednej teorii mówili, że mały włos, mielibyśmy trzy zespoły Final Four Ligi Mistrzów, więc jest super mocna liga. Niektórzy mówili, no skoro ten z szarego końca jest w stanie wygrywać, czasami lać te drużyny z czuba tabeli, to znaczy, że osłabiła się w dół. Ona na pewno się wyrównała. Ale w jaki sposób?
Słuchaj, mi się wydaje, że ona się wyrównała, ale czy ona jest lepsza, to odpowiedziały nam chyba europejskie puchary, że nie, że jednak inne zespoły z innych lig nam pouciekały i uważam, że Liga Rosyjska i Włoska nam bardzo odjechały. Dzisiaj zakładając nasze występy w przyszłorocznych pucharach europejskich, możemy z całą świadomością przy zmianie rozgrywek, która nastąpiła, czyli nikt już nie chciał organizować turnieju Final Four, bo okazywało się, że płaci się po prostu myto za organizację turnieju w Final Four i to nie jest żaden handicap dla drużyny, która jest organizatorem, no wręcz przeciwnie, tam są tylko obostrzenia i jakieś kary finansowe za niespełnienie jakichś wymogów. Ta formuła się zmieniła i dzisiaj jest tylko jeden mecz i myślę, wydaje, że będzie bardzo ciężko któremukolwiek zespołowi dotrzeć aż do samego szczytu, a to tym samym pokazuje, że te ligi, które będą się z nami mierzyły, a mówię tu o lidze włoskiej czy rosyjskiej, no są lepsze. A więc z całym szacunkiem tutaj dla tego, co wyprawiał Tref w niesamowitym meczu, jakby skazaniu i skazaniem u siebie, że mało brakowało, a byliby sprawcami z jednej z największych niespodzianek, no ale tutaj w kuluarach się mówiło, że po prostu no przeszacował chyba umiejętności pan trener Alek, no, który zaaplikował dużą dawkę większej pracy i dlatego tak wyglądał Zenit Kazań na obszarze tam, załóżmy, tym terminie tych rozgrywek, a nie inny. Więc ja uważam, że na pewno liga się wyrównała, bo jest więcej zespołów wyrównanych dzięki temu, że ci chłopcy, którzy dostali kiedyś szansę, oni dzisiaj mają 25-27 lat i oni mogą stanowić o trzonie reprezentacji i z tego tytułu my mamy dzisiaj bardzo mocną reprezentację, ale to się zadziało dzięki temu, że zamknęliśmy kiedyś ligę i może spowodowało to również wyrównanie jakby tych wszystkich drużyn i poziomu ich sportowego, natomiast no, nie jesteśmy w stanie walczyć z tymi najlepszymi zespołami. To na koniec jest pytanie, które spina klamrą nasze dzisiejsze spotkanie w Centrum Sportu. Bogdan wyliczył 6 miesięcy prezesury dla ciebie. Powiedziałeś, że spotkało się również sporo niespodzianek, sporo rzeczy, o których nie wiedziałeś, których się nie spodziewałeś. Czy podsumowując ten okres pracy, z optymizmem patrzysz na najbliższy sezon? Jeśli wyjdziemy do przodu na 2-3 lata, czy patrzysz z wielkim, ogromnym optymizmem? Czy jednak trochę te nastroje są stonowane, bo nie wiesz, jak za pół roku, jak za rok będzie wyglądał rynek, jak będą wyglądały finanse? Ile jest optymizmu, a ile tego stonowania? Nie, jak mnie znacie, to wiecie, że ja jestem, wiecie, nastawiony optymistycznie do życia, więc wolę myśleć o tym, że będzie wszystko w jakichś tam pięknych barwach, bo człowiek przyciąga takie rzeczy i jak będziemy myśleli o tym negatywnie, że ten sezon będzie nieudany i kolejne gdzieś tam pojawią się nam problemy, to tak faktycznie będzie. Ja myślę o tym, że my będziemy naprawdę mieli udany sezon, że będziemy prezentowali fajną siatkówkę, radosną i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, waleczną. Ja tutaj będę wymagał od tej drużyny, żeby zostawiali ostatnie krople potu na parkiecie, żeby każdy z nich po spotkaniu mógł sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć: stary, no dałem z ciebie wszystko, dzisiaj okazali się tamci lepsi, bo to jest tylko sport. Nie możemy dzisiaj przewidzieć, czy ktoś się okaże danego dnia od nas lepszy. Natomiast jedyne, co może być najgorsze, to jeżeli oddajesz ten mecz bez walki. Ja bym chciał, żeby takich meczów jak najmniej towarzyszyło nam w przyszłym sezonie, żeby ta drużyna była taką drużyną, która do końca będzie wierzyła w to, że można odwrócić losy danego spotkania, bo sport już nam niejednokrotnie pokazywał, chociażby ostatnie, nie wiem, sytuacje z Ligi Mistrzów pokazywał, że ze sytuacji straconych też istnieją jakieś wyjścia i niejednokrotnie prowadzą one nas do nieba. Patrz tutaj Liverpool czy inne drużyny. Także patrzymy z optymizmem, nie boimy się niczego. Wszyscy jesteśmy Resowiem. Napomknąłeś do piłki nożnej. Czy znasz i popierasz akcję kibiców piłkarskich Czas Wracać do Domu, którzy ogłosili zbiórkę, aby wrócić na Wyspiańskiego 22? No, coś słyszałem, coś mi się obiło uszy, bo śledzę twoje media społecznościowe. Więc znam i popieram, tak. Popierasz. Popieram. A może stówka na krzesełko na Wyspiańskiego? Może być. Na koniec, Krzysztof, krótka wypowiedź do kibiców, siatkarskich kibiców w Rzeszowie.
A czemu tych siatkarskich? Ja uważam, że my powinniśmy wszyscy dzisiaj, jak jesteśmy, ja byłem zawsze ponad podziałami. Wszyscy jesteśmy resobem. Wszyscy jesteśmy resobem. Ja zapraszam gorąco serdecznie wszystkich zwolenników, mówię, sportowych, emocji na nasze spotkanie, nie tylko środowisko jakby sportowe. Ja sam tutaj dzięki Bogdanowi wylądowałem na meczu pucharowym, jak Lechia przyjechała, Gdański, bardzo się fajnie oglądało walecznych chłopaków resowi, więc ja myślę, że i wy państwo możecie też przyjść i nam pokibicować. Tutaj nie ma bez dwóch zdań jakby podziałów. Natomiast chciałem nawiązać w tym pytaniu, Krzyśku, jeszcze cię wywołam do odpowiedzi, bo są osoby, które, jak to Boguś ładnie mówi, z 3 maja znają skład resowi, jaki prawdopodobnie będzie, i jedni już położyli krzyżyk, że no, słaby skład, to w ogóle o czym rozmawiamy. Są osoby skrajne, które mówią, już jesteśmy w finale, już mamy złoty medal, bo to jednak odpali, bo to jest mega skład. Więc co można powiedzieć takim osobom, kiedy sezon się jeszcze nie rozpoczął, kiedy oficjalnie nie znamy wszystkich nazwisk? Słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć? No każdy ma swój gust, każdy ma swoje prawo do oceniania tego, co widzi, co słyszy. Jeżeli faktycznie znają jakieś plotki, no plotki niejednokrotnie się nie potwierdzały, kilkakrotnie się potwierdziły. To jest fajny ten okres taki transferowy, gdzie te emocje i ten dreszczyk jest trochę wyższy. Czekamy, myślę, że wy czekacie z takim trochę dreszczykiem właśnie na plecach, jak ja czekam chociażby na grę o tron. Co niedziela, co się wydarzy, i wy czekacie również na to, jakie ogłosimy transfery, a później możecie usiąść i mam nadzieję, że będziecie oceniać nas na samym końcu, bo chyba taki jest sport, że tak jak było teraz, dzięki waszemu wsparciu było was tyle, jesteśmy dzisiaj na drugim miejscu, jeżeli chodzi o względy na tutaj liczby ludności, że tak powiem, i kibiców na frekwencji na trybunach, więc mam nadzieję, że będziecie mocno nas wspierać. My z mojego jakby tutaj miejsca mogę powiedzieć, że będziemy się otwierać na was, czyli na kibiców. Chcemy, żeby ten zespół był bliżej was. Oczywiście większe jakby tutaj pole działania będziemy dawać z naszym klubem kibica, który wspiera nas bardzo mocno, więc będziemy zachęcać do tego, aby gorąco się zapisywać do grupy naszych kibiców, którzy za nami jeżdżą od wielu lat i przemierzyli setki tysięcy kilometrów, i oni będą mieli na pewno większą możliwość jakby styczności z zawodnikami i z drużyną, więc to będzie może taka zachęta dla ludzi, którzy będą chcieli poznać chłopaków, a nie będą wiedzieli, jak to, jak się zapiszą do klubu kibica, to wtedy będą mieli możliwość z nimi rozmawiać, zatrzymać się. Chciałbym, żebyśmy, tak jak kiedyś było, zatrzymywali się w jednym miejscu z klubem kibica, który jeździ, ale to będą takie wyjątkowe rzeczy, które tylko i wyłącznie będą dotyczyły, załóżmy, klubu kibica, ale mamy też kilka niespodzianek przygotowanych również dla kibiców, karnetowiczów i tak dalej. Także mam nadzieję, że dzisiaj będziecie bacznie, uważnie śledzić to, co się dzieje na naszych mediach społecznościowych, bo to jest siła. No, jakby nie było, ja też idę z duchem czasu i wiemy, że dzisiaj człowiek bez tego telefonu komórkowego w ręce i się nie obejdzie, więc tam będziemy próbowali się tamtędy z wami komunikować. Mamy kilka takich właśnie ciekawych pomysłów na to, żeby państwu pokazać i przypomnieć też sukcesy resowi. Także bądźcie z nami. Krzysztof Ignaczak, prezes Asseco Resowi Rzeszów. Za uwagę dziękuję. Bogdan Smola, Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca.